Legio Quartus Flavia Felix powstał w 70 roku z weteranów Legionu IV Makedonika, który zachował się haniebnie w czasie rewolty Batawów rok wcześniej. Wespazjan więc Makedonikę rozwiązał, a na jego miejsce wyznaczył nowy legion, którego symbolem stał się lew na cześć ulubionego boga cesarza, czyli Herkulesa. Do weteranów dołączyli również świeży rekruci z północnej Italii. Cały proces tworzenia się nowego legionu był nadzorowany przez Gnejusza Juliusza Agrykolę, późniejszego zdobywcę Piktów. Pod koniec 70 roku nową bazą legionu stało się Burnum, stolica Dalmacji. Zastąpił tam legion 9 Klaudia. W 85 roku Flavia Felix przeniósł się do Singidunum. Stamtąd to brał udział w walkach z Alamanami i Dakami w Mezji i Panonii za rządów Domicjana, a za rządów Trajana zdobyli oni i przyłączyli do cesarstwa nową prowincję Dację. Przez kilka lat Flavia Felix stacjonował w stolicy nowej prowincji Sarmizegetusa. Budowali oni w regionie drogi, fortyfikacje i służyli jako protektorzy cesarskich dróg. Zajmowali się także pilnowaniem strategicznych ośrodków w Mezji, m.in. Wiminiacum, Margum, Timacum, Minus i Naissus. Fortece w Singidunum czwórka ukończyła pod koniec I wieku i to z niej właśnie rozpoczynała się Via Militaris, kończąca się dopiero w Konstantynopolu. I to właśnie pilnowania jej bliższej im połowy było głównym zadaniem Flavia Felix. Oddziały z czwórki brały udział w kampanii przeciwko Mauretańczykom za Antoninusa Piusa. Flavia Felix był jednym z najważniejszych legionów biorących udział w wojnach markomańskich Marka Aureliusza. Wraz z pierwszym Italika miał on za zadanie utworzyć i zabezpieczyć nową prowincję za Dunajem. Jednak rebelia Avidiusza Cassiusza w Egipcie zaprzepaściła tę szansę i wojska rzymskie musiały porzucić plan tworzenia nowej prowincji i powrócić do swoich baz. Czwórka wsparła Septymiusza Severa w jego wojnie domowej po śmierci Petrynaksa, pomimo tego, że Clodius Albinus służył wcześniej jako oficer w tym legionie. Wtedy też legion przeszedł pod dowództwo szwagra nowego cesarza, Gajusza Juliusza Avitusa Alexianusa. Flavia Felix tworzyła trzon armii Caracali, Aleksandra Severa i Maksymina Traka w czasie ich wojen przeciwko Germanom. Zwłaszcza w 235 roku, kiedy to wraz z Maksyminem brali udział w bitwie pod Hartshorn, głęboko na terenie wrogich plemion. Od 300 roku Flavia Felix stacjonował w Sirmium wraz z nowo powstałymi legionami, 5 Aioia i 6 Herkuliad, powołanymi przez Dioklecjana. Jednak jeszcze przed końcem IV wieku słuch o legionie IV Flavia Felix całkowicie zaginął. Wish we could turn back time.